O, nie zabraliśmy dwóch gwiazdek i jednej monety, więc będę musiał tutaj wrócić. No, szkoda, myślałem, że uda mi się przejść ten poziom od razu na 100%. No, ale niestety pomarzyć tylko można w tym wypadku. Więc 64% gry, to jest dosyć całkiem ładny postęp, muszę przyznać. Piracka przystań. Mam cię, złodziejaszku! Skarb należy do mnie. Nie myśl, że uda ci się z nim uciec. Brać go i posiekać na kawałeczki. No to lecimy z koksem. Czas na konfrontację, kurde. Jedną też swoją drogą nostalgiczną. Jedną z nostalgicznych konfrontacji, gdzie tutaj będziemy walczyli właśnie z bossmanami. Dobra, oberwał. Następny będzie zaraz tutaj z nami się tłukł. Pamiętam, że tutaj, kurde, kiedyś faktycznie mogę powiedzieć z ręką na sercu miałem problem z tą konfrontacją, bo nie ogarniałem tego, o co tutaj dokładnie chodzi, nie? Ale widzę, że ona sama w sobie nie jest trudna. Wystarczy w miarę ogarnąć co nieco. Sami widzicie, że on będzie co jedynie tamtych wysyłał, więc nic szczególnego tutaj się nie będzie działo. Jedyne co, to w momencie, kiedy on zostanie tutaj wystrzelony, to będziemy musieli potem, kiedy on się wbije w ziemię, no to wiadomo, z dupy go zaatakować i wtedy zostanie on znowu wyłowiony. Chyba tak z 3 razy trzeba było zrobić, albo 4, o ile dobrze pamiętam. I te papugi robią za tak naprawdę te kasztany z bobrowego lasu, które ciebie również atakowały. Chociaż nie, czekajcie, to nie te kasztany, złe porównanie dałem znowu. No, dawaj. No dawaj, gdzieś tutaj, kurde. O. Kurde, kwadrat z kukiem mi się pomylił, więc dlatego tak trochę dłużej mi to zajęło. Ale ja widzę, że tutaj on nic szczególnego nie będzie dawał od siebie. Poza tym, że teraz znowu bossmanów będzie wystrzeliwał. A to ja widzę, że ten bossman to kurde akrobata jest normalnie. Taki z niego skoczek jak kurde Adam Małysz dosłownie. O, 3? Kurde, od razu. Najlepiej 5 od razu wyślijcie, czemu nie? Dobra, dawaj, wystrzel się znowu. Goń mnie. Dokładnie tak, zrobisz teraz coś takiego, że zrolujecie. I dawaj, tutaj od razu. A co, kurde, będziesz się... Dokładnie. 3 razy trzeba było zaatakować i oni teraz tym statkiem będą uciekać. Czyli dobrze zapamiętałem. On tam kurde dryfuje, kurczę, za nimi, za tym statkiem. Śmiesznie. Coś masz do powiedzenia? Nie no, w sumie lepiej przemilczeć ten fakt, nie? Przemilczeć lepiej, że przegrałeś. Jeszcze bez honoru na dodatek. Wstydziłbyś się, gościu. No jakoś ostatnio mam w ogóle pecha co do tej gierki, że nie potrafię zrobić pełnego 100%, nie wiem dlaczego, jeżeli chodzi o poziomy. Jakieś klątwa na mnie, ten. O! Emulator PPSSPP przestał działać. Czemu tak? Czyli teraz muszę znowu ten, walczyć z tymi.
Oj Boże, czemu ja nie zrobiłem kurde save state'a w tym wypadku? Widzicie? Za błędy trzeba płacić. Proste. A, i oczywiście nie wspomniałem o tym, że ten poziom nazywa się Piracka Przez... Jezu, nie wspomniałem o tym, że ten poziom nazywa się Piracka Przystań, czyli Pirate Bay. No zupełnie jak ten. Jak ten portal, gdzie można było, kurde, pirackie gierki ściągać. The Pirate Bay. Och, well, dosłownie. Jakie to jest śmieszne nawiązanie. No dobra, jestem z powrotem, zobaczymy co teraz będzie miało miejsce. W razie co mam już tutaj przyszykowanego save state, jak sami zresztą widzicie, po pokonaniu oczywiście pirackiej przystani i tego bossa, którym był pirat z bossmanami, więc zobaczymy co się teraz stanie. Mam nadzieję, że się gierka nie skraszuje. Oby, proszę, niech się to wszystko ładnie załaduje, proszę, proszę. Chcę dzisiaj jak najwięcej przejść z tej gierki. Chcę już mieć tę serię za sobą. O! Kao! Tu jestem! To ja! Nie mogę cię wpuścić, bo wiedźma zamieniła mnie w żabę! Chciałem, by zapłaciła za to, że przyleciała do miasta! O ja biedny! Pomóż mi, Kao! Idź na bagna i zdobądź lekarstwo! Wtedy wpuszczę cię do miasta! I to jest coś, co nigdy nie pojawiło się w Kangurku KO 2, z tego względu, że teraz będziemy zwiedzali poziomy, które w ogóle nie pojawiły się w Kangurku KO 2 normalnym, tylko pojawiają się w KO Challengers. Więc wiedźma zamieniła bossmana w żabę i on nie może nas teraz wpuścić do miasta, dlatego że chciałby, abyśmy go odczarowali. Okej, idziemy na bagna.